Słaby mecz Kyliana Mbappé, ale solidny Roberta Lewandowskiego. Xavi miał za to nosa do zmian, ponieważ to zmiennicy uratowali wynik tego meczu. Borussia Dortmund przegrała na własne życzenie po indywidualnych błędach w defensywie. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Zawodnik AS Romy ukarany grzywną, ale kibice na nią się zrzucili. Gnabry nie zagra w rewanżowym meczu z Arsenalem, wojenka pomiędzy Olympique Marsylią a Benficą. Natomiast Legia Warszawa ma nowego trenera. To są osoby, które ostatnio do nas dołączyły. Bardzo dziękuję. Dajcie znać na dole w komentarzu, czy oglądaliście wczorajsze mecze Champions League, a jeżeli tak, to który? Życzę Wam miłego, udanego dnia i zapraszam do oglądania. Zero celnych uderzeń, ani jednej asysty, tylko 25% wygranych pojedynków i piłka stracona aż 13 razy. To nie był dzień Kyliana Mbappé, ponieważ dokładnie tak jak przed chwilą powiedziałem, wyglądają jego statystyki ze wczorajszego spotkania z FC Barceloną. Mecz zakończył się wygraną Dumy Katalonii w pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu, no i to oni grali na wyjeździe. Udział w tym meczu wziął Robert Lewandowski, który rozegrał pełne 90 minut, ale gola niestety nie zdobył. W każdym razie rozegrał bardzo solidne zawody. W obronie zagrał za to Pau Kubarsi, który w wieku zaledwie 17 lat i 79 dni stał się najmłodszym obrońcą w historii, który zagrał w ćwierćfinale Champions League. Xavi postawił także na Lamine Yamala, a jak podaje Opta, to on także stał się ale najmłodszym skrzydłowym, który kiedykolwiek zagrał w ćwierćfinale. Miał dokładnie 16 lat i 272 dni. Natomiast po stronie gospodarzy pojawił się Ousmane Dembele, czyli były zawodnik FC Barcelona. No i on zaprezentował się zdecydowanie lepiej w odróżnieniu do Kyliana Mbappé. Przechodząc do meczu, to bramka Rafini w minucie 37 otworzyła wynik tego meczu, a udział przy tym trafieniu miał Kubarsi, który swoim przeszywającym podaniem do środka boiska umożliwił przeprowadzenie szybkiego ataku. Do wyrównania po zmianie stron doprowadził wspomniany już Dembele cudownym uderzeniem. Było to pierwsze trafienie Francuza w 2024 roku i od razu przeciwko byłemu klubowi. Od jego trafienia minęło dokładnie kilkadziesiąt sekund, a Vitinha dał prowadzenie. Xavi jednak nie powiedział ostatniego słowa i już po godzinie gry wprowadził na boisko Pedriego, który to po minucie cieszył się z asysty przy kolejnym trafieniu Rafini, który dał wyrównanie. Był to pierwszy występ Pedriego od czasu ostatniej kontuzji. Hiszpański trener miał nosa również wprowadzając na boisko Christensena, ponieważ w 76 minucie pojawił się na murawie, a w 77 zdobył zwycięskiego gola. Rewanż w Barcelonie zapowiada się niezwykle interesująco. Mecz ten oglądał sam Ronaldinho, czyli żywa legenda piłki nożnej, jak i były piłkarz zarówno FC Barcelony, jak i Paris Saint-Germain. Przed meczem m.in. miał okazję przywitać się z Kylianem Mbappé, a co do zbijania piątek i przywitania, to obaj trenerzy przed meczem bardzo serdecznie się przywitali. Ciekawy obrazek mogliśmy zobaczyć jeszcze podczas odgrywania hymnu Champions League, ponieważ młodszy brat Kyliana wraz z kontuzjowanym Kimpembe chwycili za megafon i podeszli do własnych kibiców kierować dopingiem. W drugim ćwierćfinale na emocje także nie mogliśmy narzekać, ale nie był to już tak ekscytujący pojedynek. Tam Atletico Madryt przed własną publicznością podejmowało Borussię Dortmund. Wygrali 2-1, ale w takim wyniku jest wielka zasługa nie piłkarzy Diego Simeone, a samych zawodników BVB. Bramkarz Kobel w czwartej minucie tego meczu fatalnie podał do kolegi. On także kompletnie się pogubił, no i podesłał kolejne niecelne podanie, które padło łupem do pola, a on taką okazję zamienił na bramkę. Takie szybkie rozpoczęcie chyba ustawiło ten mecz. Gospodarze starali się o kolejne trafienie, ale w tym znów pomogli im rywale. Kolejny raz kompletnie pogubili się w defensywie. Na własne życzenie stracili piłkę, a Samuel Lino zdobył gola na 2-0. Kontakt w minucie 81 dał Sebastian Aller, co poprawia sytuację BVB przed spotkaniem rewanżowym, a ono odbędzie się na ich własnym stadionie Signal Iduna Park. W niedawnym meczu pomiędzy AS Romą a Lazio, czyli w derbach Rzymu, zobaczyliśmy tylko jednego gola. Trafienie Manciniego dało cenne 3 punkty AS Romie. I to właśnie ten piłkarz był bohaterem niewielkiego skandalu już po zakończeniu meczu. Chodzi dokładnie o to wydarzenie. Mancini wziął od własnych kibiców flagę w barwach Lazio, no ale zamiast klubowego herbu znalazła się na niej postać szczura. Za to zachowanie ligowe władze ukarały piłkarza AS Romy grzywną wynoszącą 5000 euro. Taka kwota oczywiście nie stanowi problemu, albo zapłaci to sam zawodnik, albo tę karę weźmie na siebie klub.
Jednak z inicjatywą weszli sami kibice i zebrali potrzebną kwotę na zapłatę tej absurdalnej kary. Jednak jeżeli okaże się, że Mancini albo nie będzie mógł, albo także nie będzie chciał jej przyjąć, to te środki trafią na cele dobroczynne. Mam także złe informacje dla kibiców Bayernu Monachium przed rewanżowym meczem z Arsenalem. Udziału w nim nie weźmie Serge Gnabry, który w pierwszym meczu ćwierćfinałowym z kanonierami doznał urazu. Dokładnie doszło do naciągnięcia mięśnia, co wyklucza Niemca z gry na około 2, a być może nawet 3 tygodnie. Ten sezon dla Gnabry'ego na pewno nie jest udany, co chwilę boryka się bowiem z kontuzjami. Z ostatniej wyleczył się na początku marca i udało mu się rozegrać minutę z Lazio. Po nieco ponad miesiącu znów przydarzył mu się kolejny uraz, który wyklucza go z gry. Przed dwumeczem w Lidze Europy mamy taką niewielką wojenkę pomiędzy Olympique Marsylią a Benficą Lizbona. Geneza konfliktu miała miejsce w poniedziałek, gdy to władze francuskiego klubu poinformowały, że kibice z Portugalii nie zostaną wpuszczeni na stadion. Argumentowali to faktem, że pomiędzy drużynami panuje zła atmosfera i robią to, aby uniknąć zamieszek. No na odpowiedź portugalskiej Benfiki nie trzeba było długo czekać. Jeszcze tego samego dnia i oczywiście z tego samego powodu wydali komunikat, że kibice Olympique Marsylii na mecz rewanżowy także nie wejdą. Anulowali wszelkie zamówione bilety przez kibiców francuskiego klubu i przekazali je własnym fanom do zakupu. Co wy uważacie o tej sytuacji? Dajcie znać na dole w komentarzu. Natomiast Legia Warszawa ma nowego trenera. Został nim Gonzalo Feio, portugalski szkoleniowiec urodzony w 1990 roku. Tak możemy przeczytać na klubowej stronie. 34-letni Portugalczyk Gonzalo Feio został nowym trenerem Legii Warszawa, wiążąc się z klubem kontraktem do końca sezonu 2024-2025. Gonzalo Feio do marca bieżącego roku prowadził Motor Lublin, z którym to awansował z drugiej do pierwszej ligi. Natomiast przez wiele lat był asystentem trenerów m.in. w Rakowie Częstochowa i Wiśle Kraków oraz analitykiem Legii Warszawa i trenerem w Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa, gdzie zaczynał karierę trenerską. A waszym zdaniem to dobra decyzja władz Legii Warszawa? Dajcie znać na dole w komentarzu. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Oczywiście ćwierćfinały w ramach Ligi Europy. AC Milan zagra z AS Romą, Bayer Leverkusen West Ham United, Benfica kontra Olympique Marsylia, a Liverpool podejmie Atalantę. Natomiast w ćwierćfinałach Ligi Konferencji Europy Olympiakos zagra z Fenerbahce, Victoria Pilsno podejmie Fiorentinę, Aston Villa zmierzy się z Lille, natomiast klub Brugge podejmie PAOK Saloniki. O godzinie 19.30 odbędzie się mecz finałowy o Superpuchar Arabii Saudyjskiej, a w nim Al-Ittihad podejmie Al-Hilal. Na dziś to koniec, dziękuję Wam za oglądanie do samego końca. Jeżeli jeszcze tutaj jesteście, to będzie mi bardzo miło, jeżeli ocenicie ten film, albo także zasubskrybujecie nasz kanał. Zachęcam także do obejrzenia tego poprzedniego filmu, gdzie mówiliśmy m.in. o wielkiej kontrowersji w końcówce meczu Arsenalu. I jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!